Ale szybciutko, dwie bramki, 23 sekundy. No i już dwa gole na tablicy wyników. Za chwilę przedstawię Państwu składy zespołów drużyny Ekopolu, Pyłszcz i Huragana Trzepcz. A przypomnijmy, że po tym spotkaniu rozpoczynamy naszą dzisiejszą przygodę z pierwszą ligą. No i pierwszą przygodę z pierwszą ligą w tym sezonie Stalex Ligi. No i od razu niezwykle ciekawe spotkania. Dzisiaj faworyci punkty stracą. WSD Twoja Szkoła, więc Skoda BS Auto Grudziądz. Później Rafmix, Stalwit, Świecie Koko Studio.pl oraz drużyna Eurodrup Toruń, SPX, FT, MDD, WSG, Bydgoszcz.
Wracamy na halę widowiskowo-sportową w świecie. Mamy takie małe problemy techniczne z naszą kartą dźwiękową. No i już możemy na nowo wznowić komentowanie meczu pomiędzy drużynami Ekopolu Pruszcz i Huragana Trzepcz. Pięć do trzech, minuta, przepraszam, 2,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. No i później chwila przerwy, no i druga połowa tego meczu będzie na pewno przed smakiem tego, co czeka nas już niedługo na spotkaniach fazy ligowej, na spotkaniach fazy pierwszej ligi. Już 6 do 3. Szósta bramka dla Ekopolu Pruszcz. Przepraszam, do Huragana Trzepcz oczywiście. 6 do 3. Taki wynik w tym momencie na tablicy wyników. Jeszcze minuta. No i już za chwilę koniec pierwszej połowy tego spotkania. Szybko. Próbowali już zawodnicy Ekopolu, to nie wyszło. Czterdzieści sekund do końca. Przewrócił się teraz zawodnik z Trzepcia. Sta bramka, no i jest gol, ależ no co zrobili w tej sytuacji zawodnicy Ekopolu Pruszcz. Przepraszam, Huragana Trzepcz. 7 do 3. No i do zakończenia jeszcze 30 sekund. No i za chwilę ta pierwsza połowa przejdzie już do historii. Kolejna okazja dla Ekopolu, bramka numer 8. Kolejna bramka w wykonaniu Pawła Chojnowskiego. Zawodnik z numerem 13 strzelił tą bramkę na 12 sekund przed końcem pierwszej połowy.
6 sekund. Jeszcze jeden strzał. Nic z niego nie wyszło. Nie, no, wyszło, możemy powiedzieć. Wznowienie piłki dla drużyny Ekopolu. Ostatnia szansa z tego rzutu rożnego. Ta szansa niewykorzystana. No i koniec pierwszej połowy, do przerwy 8-3. No i rozpoczęła się druga połowa spotkania. Spotkania niezwykle interesującego. Chociaż jednostronnego, możemy powiedzieć, bo mimo że drużyna Ekopolu prowadzi 8-3, jest to naprawdę fajny mecz, możemy powiedzieć, taką fajną, techniczną piłkę gra drużyna Ekopolu i to może się podobać kibicom. No i czwarta bramka dla drużyny Huragana Trzepcz, pierwsza bramka
po przerwie będzie tutaj na pewno ciekawie do samego końca, bo wydaje mi się, że drużyna Strzepcza będzie atakować. Będzie atakować do samego końca. No i zobaczymy, bo może jeszcze tutaj dojdzie drużyna Strzepcza do Ekopolu, no i będzie tutaj ciekawie na zakończenie tych drugoligowych spotkań w dniu dzisiejszym. Przypominamy oczywiście, że później wchodzimy już z pierwszą ligą. Mecz pierwszej ligi WSD Twoja Szkoda, Szkoła kontra BS Skoda Auto Grudziądz. Ten mecz bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania. Mamy rzut rożny. Czwarta minuta. No, mamy kolejną bramkę. Dziewiąta bramka dla drużyny Ekopolu. Dziewięć do czterech. Derby Grudziądza już za chwilę. Będzie to pierwszy mecz pierwszej ligi w tym sezonie. No ale już szybko odpowiedź drużyny Strzepcza. 9-5. Nie pozwalają odskoczyć zbytnio zawodnicy Strzepcza. To jest taki festiwal bramek. Kolejna bramka. Mamy 10 do 5. A więc wynik dwucyfrowy. Łukasz Andrzejewski strzelcem tej bramki. No i 11 bramka dla drużyny Ekopolu. Ekopol no wygra to spotkanie. Jeżeli Ekopol tego spotkania nie wygra, no to będziemy mieli tutaj naprawdę no, jakiś kataklizm, bo inaczej tego nazwać nie będzie można. No i bramka numer 12.
Adam Piotrowski, trzeci gol tego zawodnika. Ta piłka wybita daleko. Teraz no, ładnie bawi się tą piłką. To jest naprawdę przyjemne do oglądania. Dwanaście do pięciu. Kolejny atak drużyny Ekopolu. Ekopol walczy tutaj, aby naprawdę jak najbardziej wyśrubować ten wynik. No i teraz wyszedł bramkarz Ekopolu z bramki. Kolejna próba, no i jest faul. Czy sędzia Bzdawka pokaże żółtą kartkę? Tak jest. Kara 2 minut dla Adama Piotrowskiego. Próbuje Huragan Trzebcz, zawodnicy w czerwonych koszulkach, jednak dużo niedokładności. Teraz pusta bramka, gol. Poszła dobra kontra. No i to musiało zakończyć się bramką. 13 do 5. Minuta pozostała do zakończenia tego tej kary zawodnika Ekopolu, plus 10 do zakończenia tego spotkania. Wynik już wyśrubowany. Trzynaście do 5, zdecydowane prowadzenie Ekopolu plus. No i Ekopol będzie walczył, będzie zaciekle walczył w tej drugiej lidze i
pokazuje to, że jest to drużyna, której trzeba się bać. Drużyna, która w tej halowej lidze piłki nożnej będzie na pewno grała do samego końca. No jest to także wielki faworyt Bajarzy. Na Bajarzy oczywiście, ponieważ jeżeli dzisiaj ten mecz Ekopol wygra, na to wskazuje oczywiście, to będzie miał dwa mecze i dwa zwycięstwa, w tym to wczorajsze arcyważne zwycięstwo nad drużyną Chełmży. No i wtedy już zostaną pojedynki z TB Projekt, ten mecz jest za tydzień. No i później Unisław Friends i LB, a więc tak naprawdę tylko dwa mecze ligowe zostaną już do rozegrania, to będzie szybko rozegrane. No i później już ta niezwykle ciekawa runda fazy playoff. Strzał lewą nogą niecelny. Kolejny strzał i po raz kolejny niecelnie. Pyda. Eliasz Kasica, teraz on przy piłce, no i on zdobywa bramkę. Numer 14 dla swojej drużyny, 14-5. A jest to trzeci gol tego zawodnika. A za chwilę pierwsza liga, no i tutaj emocje pójdą nam zdecydowanie w górę, no i nagle na hali widowiskowo-sportowej zrobi się ciepło. Ta hala, no jak Państwo widzą, nie jest wypełniona. Naprawdę, no w tym momencie kibiców nie za dużo, no ale za chwilę no tych kibiców będzie tutaj o wiele, wiele więcej. A to dlatego, że zagra Rafmix Stalwit Świecie. Rafmix z Koko Studio. Obydwie drużyny po raz pierwszy w tym sezonie halowej ligi piłki nożnej Stalex Ligi grały w rundzie Pucharu Stalex Ligi oczywiście. No a teraz kolejna okazja będzie już tutaj spotkać się w rozgrywkach ligowych. No i od razu na dzień dobry. Właśnie, takie spotkanie. Rafmix w pierwszej rundzie Pucharu grał z Eurodrobiem Torunie. Tamten mecz drużyna z Torunia wygrała 2-1, a Koko Studio pokonało 9-3 Oazę Smaku. Sześć minut pozostało do rozpoczęcia rozgrzewki. Obydwie drużyny, o ile widziałem, wzmocnione. Jest Maciej Koczur, jest Michał Chrobociński. A mamy kolejną bramkę, bramka numer 15. Gol samobójczy. Ej,
10 bramek różnica, więc 4 goli zrobiło się nagle, o wiele, wiele więcej. No i tak powoli będzie nam się... Właśnie, ten mecz jest kręcał do samego końca. Możemy spodziewać się jeszcze kilku bramek. Bramka dla Ekopolu. Wyruszył Łukasz Andrzejewski. Mamy rzut rożny. Teraz próbowała drużyna Strzepcza. No i piłka w siatce utrzymuje się, więc 10 punktów bramek, 16 do 6. Minuty do zakończenia tego spotkania. No i za chwilę zaczniemy to, na co tutaj wszyscy tak naprawdę czekamy. Zaczniemy pierwszoligowe emocje związane z halową ligą piłki nożnej Staleksliga. Na początek WSD Twoja Szkoła, Skoda BS Autogrudziąc, później Jaffmix Stal, Witkoko Studio. No i zakończymy to wszystko pojedynkiem Eurodrobiu z SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. Się przebić zawodnicy Strzepcza, dobrze naciskani. Kolejna okazja, no ale dobrze. Teraz w obronie zawodnicy Ekopolu Pruszcz. Już możemy powiedzieć, że 3 mecze za nami, ale przypomnijmy, że mieliśmy nieprzyjemną sytuację. Walkover LB nie pojawiło się na spotkaniu z TB Projekt. Wynik 10 do 0. Chełmża Futsal Team Munisław Friends 3-3. No i teraz właśnie ten mecz Ekopolu z Huraganem Trzepcz.
Teoretycznie o godzinie 18:15 powinno zacząć się spotkanie WSD z twojej szkoły z Skodą BS Auto Grudziądz. No już wiemy, że o godzinie 18:15 nie rozpocznie się, ale o godzinie 18:20. Owszem, więc opóźnień w dniu dzisiejszym nie mamy. Wszystkich kibiców, którzy oglądają naszą transmisję, a mają zamiar przyjść na przykład na pojedynek RAF Mix Stalwit, siecie kokostudio.pl oraz Eurodrip Torunie SPX FTM DD Bydgoszcz, zapraszamy bardzo serdecznie i to szybciutko na hale, ponieważ no, już niedługo te spotkania się zaczną. Przypomnijmy, że za tydzień w trzeciej kolejce dwa mecze w sobotę. RAF Mix z Grudziądzem i Skoda Eurodrip Toruń. A 29 jeden mecz RAF Mix kontra Unisław Team. Tymczasem bramkarz ukarany żółtą kartką. Ukarany bramkarz Ekopolu Pruszcz, no ale do zakończenia 18 sekund. Jakub Zdawka ustawia mur. No i mamy bramkę dla drużyny Huragana Trzepcze. 16-7, power play goal. A strzelce Bogumił Gdaniec. Panowie Sylwester Rasmus i Jakub Zdawka będą sędziować kolejne te trzy spotkania. Więc już za chwilę dwójka sędziowska na hali widowiskowo-sportowej w sieci. Ekopol Pruszcz wygrywa z Huraganem Trzepcz 16-7.